W ramach trzeciego przeglądu najnowszych filmów polskich pod Wysokim Zamkiem odbyło się spotkanie z jednym z najwybitniejszych polskich reżyserów, urodzonym we Lwowie, Januszem Majewskim. Tym razem w sali kameralnej Teatru imienia Marii Zańkowieckiej, dawny Teatr Skarbka, został zaprezentowany autobiograficzny film Osobiste Lwów Ludwika M., wyreżyserowany przez Stefana Szlachtycza, w którym Janusz Majewski opowiada o swoim ukochanym Lwowie z czasów dzieciństwa. Ludwik M. jest głównym bohaterem autobiograficznej książki Mała matura Janusza Majewskiego. Opowieść jest w pewnym sensie autobiograficzna, to znaczy jest to co prawda chłopak z nazwiskiem, notabene nazwisko panieńskiej mojej matki, ale tak zrobiłem, żeby nie tylko własne wspomnienia tam mieścić, ale też wspomnienia innych ludzi i trochę fikcji. Opowiadając o planach na przyszłość, Janusz Majewski powiedział, że planuje ekranizację kolejnego filmu o muzyce jazzowej. Ten film, który będę robił, to już nie ma nic wspólnego z moją biografią, ale opowiada o czasach, kiedy ja już byłem człowiekiem dorosłym, już byłem po studiach, to znaczy rok 57, to ja już miałem 26 lat, czyli byłem w świadomym wieku. I bardzo lubiłem muzykę jazz, który wtedy był muzyką młodych ludzi i temu poświęcę ten film. W minionych edycjach przeglądu Janusz Majewski miał retrospektywę twórczości swoich filmów, m.in. Zaklęte rewiry, Sprawa Gorgonowej, Epitafium dla Barbary Radziwiłłówny, a także Mała matura 1947.